Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, u mnie na kanale znów będą królować skoki narciarskie. Będę Wam opowiadał o Mistrzostwach Świata Juniorów. Doskonale zdajecie sobie sprawę, że w Whistler, w Kanadzie, polscy skoczkowie zdobyli kolejny medal na Mistrzostwach Świata Juniorów. Tym razem w rywalizacji drużynowej byliśmy świadkami zaciętego pojedynku. Polacy walczyli z Austriakami na noże o złoty medal. W serii próbnej byli zdecydowanie lepsi. Nawet w tej ostatniej grupie, kiedy Jan Habdas skoczył bardzo daleko, postawił wszystko na jedną szalę, skoczył tak in all, skoczył bardzo daleko. Wydawało się, że wygramy, że będzie ten złoty medal kolejny, ale jednak Schuster skoczył daleko i dla reprezentacji Austrii zdobył złoty medal, a dla nas pozostało wicemistrzostwo świata. Przegraliśmy o 5,8 punkta właśnie walkę o ten złoty medal, ale 14. medal w historii Mistrzostw Świata Juniorów dla polskiej reprezentacji cieszy. 8. drużynowo, po 9 latach przerwy. Pamiętacie, jak właśnie w 2014 jedyne złoto dla polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata Juniorów w Predaco zdobywał Wolny, Murańka i także do tego jeszcze Zniszczą i Biegun. I teraz właśnie głównym zadaniem będzie to, aby właśnie te pokolenie tych naszych młodych mistrzów, jakby żebyśmy większy potencjał z tych następców Stocha Kubackiego żyły wyciągnęli, ale na pewno będzie nam potrzebna cierpliwość. Ale wracając do tego konkursu drużynowego, no na pierwszym miejscu Austria, na drugim Polacy, na trzecim reprezentacja Słowenii. Mnie cieszy szczególnie postawa Jana Habdasa i Kacpra Tomasiaka, moi drodzy, bo ci dwaj skoczkowie skakali znów fenomenalnie, byli najlepsi, ale warto właśnie także docenić postawę pozostałych skoczków, bo Marcin Wróbel i Klemens Joniak także skakali fenomenalnie i ich szczególnie właśnie w tej drugiej serii, co zaowocowało drugim medalem na tych Mistrzostwach Świata Juniorów w Kanadzie. To właśnie jest coś pięknego, że jakby zdobywamy kolejny medal. Adam Małysz, prezes Polskiego Związku, ucieszył się, że zdobyliśmy medal. Apolniusz Steiner także jest pod ogromnym wrażeniem. Ja też jako pasjonat, miłośnik skoków jestem uradowany, że właśnie te Mistrzostwa Świata w Kanadzie w ten sposób właśnie się kończą, że zdobywamy medale, bo w zeszłym roku, kiedy te Mistrzostwa Świata Juniorów odbywały się w Zakopanem, no to byłem rozczarowany, no bo pamiętacie, że mieliśmy kilka lat posuchy, a wreszcie te nasze właśnie zaplecze, ta młoda generacja skoczków zdobyła kolejne medale. Warto właśnie docenić tą fenomenalną postawę, no bo o tym, że Habdas będzie skakał fenomenalnie, będzie walczył o medale, na notabene właśnie gdyby te wyniki z tego konkursu drużynowego zsumować, no to Habdas, brązowy medalista z właśnie tego konkursu indywidualnego, to by miał tutaj wicemistrzostwo. Znów Paolo Sarri byłby najlepszy reprezentant Finlandii, ale warto docenić właśnie postawę Kacpra Tomasiaka, moi drodzy, bo wyobraźcie sobie, że ten 16-latek jest pierwszym od wielu, wielu lat skoczkiem, który w tak młodym wieku jakby znalazł się w tej topowej czwórce. Niektórzy go porównują do Schnienzauera. Wyobraźcie sobie, że w tak młodym wieku te miejsce w topowej czwórce, no to zdobywali tacy skoczkowie legendarni, jak Tommy Ingebrigtsen, pamiętacie tego Norwega długowłosego, który skakał, który po kilku dniach, po tym jak został mistrzem świata juniorów, potrafił właśnie zdobyć mistrzostwo świata seniorów. To już w dzisiejszych czasach się nie zdarza. Jan Ahonen był tak wysoko kiedyś, także do tego jeszcze Miki Kojonkowski. A także warto nadmienić, że właśnie po latach 2000
to takimi młodymi zawodnikami, którzy wybyli w tej topowej czwórce w Mistrzostwach Świata Juniorów, no to był Tepesz i Fettner i właśnie Tomasiak, moi drodzy. Warto właśnie tu nadmienić, że już od razu kibice na forum, ogólnie wszyscy miłośnicy skoków narciarskich zachwycają się tym młodym, utalentowanym skoczkiem. Ale moi drodzy, tutaj powinniśmy się wykazać pewnego rodzaju cierpliwością, bo pewnie zauważyliście, że no to trudno jest tak iść tą drogą Schlienzauera, czy Morgenstierna, czy podobnie właśnie Tomiego Ingebrigtsena, Nieminema i wielu, wielu innych skoczków, bo pamiętacie, że kiedyś było tak, że ci młodzi 16, 17, czy nawet Adam Małysz, jak miał 18 lat, potrafił wejść przebojem do tych skoków narciarskich, wejść do tej światowej czołówki, się przebić i zadomowić, ale kiedyś byliśmy przyzwyczajeni, że jakby zawodnicy w wieku Jensa Weisslocka, już skoczy, który miał 33 lata, 32 lata, to już był wiekowy, już się zbliżał bliżej końca kariery. A teraz no przykład Dawida Kubackiego, który jakby największe sukcesy zaczął odnosić po 30. Podobnie sytuacja była taka z Żyłą, że ten uwolnił swój potencjał. Fettner przykład, jakby ten taki tak z brzegu, więc takim tym młodym skoczkom w tej dobie technologii, tego, że później ci nasi skoczkowie kończą karierę, lepiej się prowadzą, lepiej się odżywiają. To wszystko powoduje, że takim młodym, utalentowanym zawodnikom typu właśnie Tomasiak ciężko jest się przebić, bo kiedyś, gdybyśmy mieli do czynienia ze starymi czasami, nawet z początkiem lat 2000, no to właśnie taki Kacper Tomasiak już byłby jakby puszczany do tego Pucharu Świata, co czasem może źle poskutkować, bo pamiętacie, jak Schlienzauer jako ten wielki, utalentowany zawodnik był już jakby już ruszył od razu do tego Pucharu Świata, zaczął odnosić sukcesy, czy Morgenstern, ale pamiętacie, jak właśnie część trenerów austriackich jakby ten główny trener Schlierego mówił o tym, żeby jeszcze poczekać, ale Schlienzauer jakby pewnego rodzaju no, chciał bardzo skakać w tych zawodach, co później po tych wielu, wielu sukcesach w pewnym momencie kontuzje jakby zaowocowało pewnego rodzaju takim wypaleniem. Pamiętacie, kiedy Schlienzauer robił sobie przerwy tutaj, chciał modą się interesował, miał własną linię ubrań, także zakochał się w fotografii, fotografował. To dobrze właśnie mówił legendarny dziennikarz, pan Włodzimierz Szaranowicz, mówił o tym właśnie, że jednak no takie, bym powiedział, no robienie wielu rzeczy, czyli tutaj z jednej strony jesteśmy skoczkiem zawodowym, skaczemy, z drugiej strony fotografia, moda, to w pewnym momencie spowodowało, że jakby nie mógł się skupić na tej najważniejszej rzeczy, którą potrafi najlepiej, czyli na skakaniu narciarskim. Później ta forma się zagubiła, przerwa, wrócił po tej przerwie, nie potrafił jakby wrócić, wejść na ten sam szczyt. To no nieliczni potrafią jakby wrócić na wielki ten szczyt. Jednym z takich niewielu skoczków, którzy potrafili wrócić po momentach załamania na szczyt, no był Adam Małysz, Kamil Stok, czy kiedyś Noriaki Kasai. Ale moi drodzy, teraz właśnie co zrobić, do tego właśnie przejdę, żeby tacy skoczkowie jak Marcin Wróbel, Klemens Joniak, Kacper Tomasiak czy Jan Habdas, żeby właśnie te pokolenie tych skoczków urodzonych po roku 2000, żeby właśnie te roczniki 2000 wzwyż jakby powoli potrafiły się przebić i osiągali ci skoczkowie dobre wyniki w Pucharze Świata, jakby w dalszej perspektywie zastąpili Stocha, Kubackiego, Żyłę i innych. No najważniejsze, musimy się wykazać cierpliwością. To jest najważniejsze, także jeżeli chodzi o te, bo wiadomo, że tacy młodzi skoczkowie jak Kacper Tomasiak, który ma 16 lat, on jeszcze rośnie, on jeszcze się rozwija, więc tą swoją muskulaturę jeszcze może rozwinąć, moi drodzy. I to jest najważniejsze, żeby, tak jak właśnie wspominał o tym Apollon Steiner czy Adam Małysz, właśnie fachowcy skoków narciarskich, legendarny trener i legendarny skoczek, mówili o tym przede wszystkim, żeby jednak, jeżeli chodzi o te obciążenia treningowe, powoli stopniować, także w miarę tych Pucharów Świata, tych skoczków powoli puszczać. No wiadomo, Jan Habdas to już jest 19-latek, już ten skoczek dostaje coraz większe szanse, ale tak właśnie mówię, jeżeli chodzi o tych pozostałych zawodników, no to trzeba wszystko zrobić, żeby jakby ci skoczkowie ten swój potencjał wcześniej pokazali i nie zginęli, no bo czy w tym sensie, tak jak wam wymieniłem tą złotą czwórkę
skoczków, którzy zdobywali jedyny nasz złoty medal w Mistrzostwach Świata Juniorów. No bo Aleksander zniszczał no, w wieku 29 lat dopiero jakby no, ten swój potencjał uwolnił. No pamiętacie, 5 konkursów z rzędu, zaczyna punktować, coraz więcej ma tych, coraz bliżej jest tej topowej 15, powoli nas zachwyca. No Jakub Wolny zagubił się, biegun pamiętacie, potrafił wygrać konkurs Pucharu Świata, był nawet liderem także Pucharu Świata, a potem jednak wcześniej zakończył karierę i został z jednym z ekspertów Eurosportu, a moim zdaniem właśnie ten biegun powinien dalej w tej naszej kadrze skakać. Klemens Murańka także miał przebłyski, zdobywał Mistrzostwo Świata w drużynie, nawet kiedyś był czwarty Willingen, skakał daleko, ale właśnie, to był jeden taki wielki błąd, bo pamiętacie popularnego Klemensa, który za czasów Adama Małysza skakał jako przedskoczek w Zakopanem, no i był już jakby jako ten młody zawodnik, 16-latek, 17-latek namaszczony jako następca, kolejny zawodnik, który zastąpi Adama Małysza. I zresztą widzieliśmy, że Klemens Murańka w pewnym momencie jakby nie udźwignął tej presji. Później urósł, później były te za duże obciążenia. Także przez większość kariery skakał, miał problemy, bym powiedział, ze swoim wzrokiem. Pamiętacie, że zresztą opowiadał wielokrotnie, że kiedyś nie widział machającego trenera chorągiewką i ledwo co widział i skakał. No to jest dla mnie niesamowite. To też można powiedzieć o pewnego rodzaju fenomenie, że ten skoczek, mimo mając problemy z wzrokiem przed operacją swojego wzroku, no to potrafił skakać daleko, ale szkoda, że właśnie najważniejsze jest to, żeby kariera Habdasa, Janiaka, Tomasiaka i także do tego jeszcze Wróbla, tych skoczków jakby powoli, no musimy się uzbroić cierpliwość, ale jak skoczą na ten wysoki poziom, to żeby ci skoczkowie skakali porównywalnie, te złote pokolenie, jak tych naszych weteranów. Te takie sukcesy, tak jak wam powiedziałem, zarówno brązowy medal Habdasa, jak i srebro w drużynie na Mistrzostwach Świata Juniorów cieszy, bo widać, że mamy jednak ten potencjał, mamy potencjalnych następców i to najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu nie stracili tych talentów, bo jakby my jesteśmy tymi mistrzami, że wielokrotnie tych młodych zawodników traciliśmy, bo u nas jest właśnie ten problem, że ci zawodnicy, gdy jakby wychodzą z tego wieku juniorów, w wieku 20 lat, no to nieliczni jakby potrafią się przebić, tacy bym powiedział cierpliwi, uparci, jak Dawid Kubacki, czy nawet tacy zawodnicy, którzy są pewnego rodzaju na zakręcie. Pamiętacie, Piotr Żyła był w pewnym momencie z kadry wykluczony, ale nie załamał się, wrócił, czy Andrzej Stękała, ale wielu zawodników, no tak jak właśnie biegun, moi drodzy, czy kiedyś skoczek taki był jeszcze Topór i wielu, wielu innych, no jakby nie potrafili wytrzymać tej próby i kończyli przedwcześnie karierę. No my w odróżnieniu właśnie do reprezentacji Austrii, czy reprezentacji Niemiec, wielu tych zawodników tracimy, no i mam nadzieję, że ten cały pomysł, o którym Adam Małysz wspominał, żeby właśnie ci wszyscy skoczkowie mieli etaty w wojsku, w policji, żebyśmy nie tracili tych zawodników, no bo to ja bym powiedział, że to jest właśnie główny taki klucz, główna przyczyna tego, że jakby tracimy te talenty, no bo w pewnym momencie młody skoczek 20-letni staje przed wyborem, bo kończy się te stypendium, czy dalej kontynuować karierę, czy jakby no zrezygnować z tego sportu zawodowego. I niestety w większości te talenty, ci zawodnicy, którzy jakby nie mogą się przebić do tej naszej kadry, to kończą karierę, a tam właśnie w Niemczech, nawet jak taki młody, utalentowany zawodnik, który chce podążać drogą Fettnera, no bo to jest idealny przykład. No Fettner, tak jak wam opowiadałem, no miał problemy, żeby się przebić przez te złote pokolenie Lojca, Kofflera, Schnienzauera, Morgensterna i innych, i był ciągle między tą kadrą A, kadrą B, pojawiał się w Pucharze Świata, był nagle wykluczony, ale dzięki temu, że właśnie w Austrii, no tak jak mówiłem, że skoczkowie, tak jak Koffler pracował kiedyś właśnie na policji, jakby równomiernie mógł dalej kontynuować tą swoją karierę i powoli przebijać się do tej kadry, no i w końcu jakby zdobył ten srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich. No i właśnie mam nadzieję, że
to, co Adam Małysz wspominał i jakby no, w ostatnim czasie z rządem negocjuje, jakby ten pomysł, ten projekt cały wypali. Dzięki temu nie będziemy tracić tych talentów, no bo to jednak było przykre, że na przestrzeni tej Małyszomanii przez te 20 lat mniej więcej, jednak dużo tych talentów straciliśmy, no bo powiedzmy sobie szczerze, i zarówno Stochowi, Kubackiemu, Żyle, no brakuje w tej naszej kadrze takiego jakby tych młodych wiczków, jakby tego naciskania. Czy na przykład Aleksandra Zniszczowa, który jakby no piąty raz, prawda, punktuje, jakby nie czuje na sobie takiej presji, no Wolnego, Habdasa, czy innych pozostałych skoczków stękały z kadry B, czyli tych takich młodych, no bo wiadomo, no bo im więcej jest tych skoczków, którzy prezentują wysoki poziom, rywalizacja, no to taki Aleksander Zniszczoł, żeby jakby utrzymać to miejsce w tej swojej kadrze, no to jeszcze by musiał się, bym powiedział tak, wzbić na wyżyny swoich umiejętności, by musiał być bardziej skoncentrowany i niewykluczone, żeby skakał jeszcze lepiej, już byłby w pierwszej 15, bo nie ma nic piękniejszego niż rywalizacja i od zawsze tak jest, że gdy właśnie jest kilku utalentowanych zawodników, rywalizują ze sobą, to inni próbują wejść na ten wysoki poziom. Powiem Wam szczerze, że jestem zadowolony, jeżeli chodzi o te Mistrzostwa Świata Juniorów, które odbyły się w Kanadzie. Cieszy to, że właśnie po tych wielu, wielu latach wreszcie zdobyliśmy medale i od razu to są dwa, no bo pamiętacie, że w poprzednich latach zawsze na tych Mistrzostwach Świata Juniorów lecieliśmy z nadziejami, z no powiedzmy sobie z oczekiwaniami, że zdobędziemy medal, ale wreszcie właśnie to jest piękne, że podopieczni trenera Kwiatkowskiego potrafili zdobyć ten medal, także to jest piękne, że Kacper Tomasiak nas zaskoczył i w tak pięknym stylu zdobył kolejne medale. Spojrzę tutaj na mój tutaj właśnie szpigiel, czy Wam o wszystkim opowiedziałem. Tak, moi drodzy, jeśli podobał Wam się materiał, dajcie łapkę do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Także życzę Wam miłego nadchodzącego tygodnia. Moi drodzy, jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, u mnie znów na kanale dalej będą królować skoki narciarskie. Będę dla Was komentował kolejny konkurs w Willingen i także w kolejnym tygodniu pojawią się materiały o piłce nożnej, o koszykówce. To tyle, jeżeli chodzi o takie bieżące sprawy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!